Poszli! Witamy serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Rybajko, a ja nazywam się Wojtek Monarczyk i to jest podcast indukcyjny. To jest podcast indukcyjny odcinek pierwszy i pierwsza bardzo istotna rzecz. To nie jest kanał o gotowaniu. Jeżeli wejdziecie tutaj dlatego, że skojarzycie to sobie z kuchenką indukcyjną i pomyślicie, że dowiecie się czegoś o gotowaniu, to popełniliście gruby błąd jedyną rzeczą poruszaną jak dotąd tutaj. O gotowaniu jest gotowanie parówek w czajniku, więc raczej nie nauczycie się zbyt wiele. Natomiast możecie zostać, zachęcamy. Wojtek, co, co tu się będzie działo? No tak, jeżeli chodzi o ten program, sporo tu będzie rzeczy na temat technologii, sporo rzeczy będzie na temat różnych ciekawostek, ciekawi ludzie, trochę sportu, więc... Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego. Oczywiście, poza gotowaniem. Poza gotowaniem, tak. Będziemy mówili o wielu rzeczach, które nas interesują, które wydają nam się ciekawe, które wydają nam się zabawne. Czyli ogólnie rzecz biorąc, będziemy rozmawiali o wszystkim i o niczym. No i trochę słucharów też się pojawi. Tak, ciekawe rzeczy będą przeplatały się z humorem, który nas bawi. Do Was może nie trafi, aczkolwiek jesteśmy pozytywnie, pozytywistycznie. Pierwszy żart e, zapatrzenie na, na przyszłość. przyszłości. Ja już to poczułem. Nie, nie rozumiem. To wszystkich powinno bawić. Mówienie pozytywistycznie, zamiast pozytywnie albo optymistycznie, jest według mnie, wiesz, takim szczytem. Szczerze, ja humoru. to widzę mocno negatywistycznie. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, jeżeli, jeśli jeszcze się nie zraziliście, jeśli ciągle jesteście z nami to powiem jak mniej więcej to będzie wyglądało. Będzie to wyglądało tak, że raz w tygodniu będziemy wrzucali odcinek trwający około, około 40 minut. I to chyba tyle na początek. Jeśli wydamy się wam ciekawi, to dajcie znać. A jeśli uważacie, że, że nie jest to dobry pomysł, to nic nie piszcie, bo nie chcemy się tak na dzień dobry zrażać. Więc, <laughs> no więc tak bo prosimy to jest, o wyrozumiałość. To jest pierwsze zetknięcie się z internetem, w sensie upublicznianie się Mateusza, bo ty tak. nigdy wcześniej nic, nic w internetach. Ja ogólnie jestem jest zamkniętą osobą, jeśli o internet chodzi. Ja nawet zdjęć na Facebooka nie wstawiam, rzadko coś komentuję na Facebooku. Instagrama to nie mam nawet. Ja nie wiem, jak działa Instagram. Wiem, wiem, że się wrzuca zdjęcia, ale o co tam chodzi, nie mam pojęcia. Natomiast dla Ciebie nie jest to pierwszy raz? No nie, myślę, że możemy to podciągnąć pod trzeci. Pierwszą, jakby stycznością, to była strona internetowa pigle.pl. Ja tam byłem adminem, troszkę sobie wrzucałem zdjęć, troszkę prowadziłem fanpage. To niestety umarło śmiercią naturalną. Może nie tyle, że konkurencja wygryzła, bo myślę, że gdyby to robić systematycznie, to bylibyśmy jakąś tam drugą, trzecią, może piątą siłą. Kto wie. W top 5 na pewno tych śmiesznych obrazków byśmy się znaleźli, stron z obrazkami. Także mhm. internet bardzo się zmienił, nie? Przez te ostatnie 10 lat, więc nie wiadomo, jakby się to potoczyło. No dobra, no ale poza, nie wiem, demotywa demotywatorami albo kwejkiem to co tam się pojawiło innego? A nie, nie wiem. Nie wiem, bo ja kompletnie przestałem śledzić te strony. Joe Monster, czy to jest trochę co innego? No Joe Chyba Monster to inny. jest w ogóle staruszek wśród tych stron. No ale to było pierwsze zetknięcie się z internetem. Potem postanowiłem wprowadzić swój drugi projekt, czyli już Internet Hunt Produkcja. Mateusz, oglądałeś? No jasne. I jak? Nieironicznie uważam, że ten filmik nie gram, bo są lepsi, jest świetny. To już ci mówiłem prywatnie chyba z dwa razy. Reszta, no, można to było dopracować, ale jakby zaczynałeś, więc i tak było fajnie. W ogóle szanuję za odwagę i podchodzenie do policjantów z zaklejoną klejem butelką. Aha, no, tak, tak. Było, było. Było to głupie, ale wymagało odwagi. Nagrywałem to jakieś 7 lat temu i byłem w zasadzie jednym z pierwszych pranksterów wtedy w Polsce. Tak mi się Wojtek wydaje. wymyślił pranking. Jakbyście pytali, jakbyście się zastanawiali teraz, czy on właśnie powiedział, że on wymyślił pranksterstwo, rozpropagował je? Odpowiedź brzmi po tak. Pusty. No, dawaj, opowiadaj, już się nie śmiejesz. Troszkę inspirowałem się Andrew Halesem, Losing All Hope Was Freedom. To jest taki kanał na y, amerykańskim YouTubie. No i on mhm. zajmował się takimi bardzo niezręcznymi sytuacjami, miał takie swoje awkward moments. Czyli przykładowo spotykał się z kimś obcym na ulicy, dawał komuś cześć. Ta osoba zamiast, no, też podała rękę, on dawał na przykład żółwika i, i odwrotnie, ktoś chce przybić żółwika, on całą dłonią <grywka> nakładał na tego żółwika swoją dłoń. No, takie niezręczne rzeczy, stwierdziłem, mhm. że w Polsce tego nie ma, nie wiem czy Polakom się spodoba to poczucie humoru, no ale dobra, nagramy to. Nagraliśmy kilka odcinków z chłopakami, finalnie oglądalność była nawet, nawet jak na tamte czasy. Niestety produkcja była trudna, raz że budżetu nie było praktycznie w ogóle, no bo ja byłem jeszcze w trakcie studiów, a wiecie jak to studenci. Druga rzecz była taka, że bardzo dużo czasu schodziło na to, żeby przygotować jeden, drugi, trzeci filmik. No i z racji tego, że tego czasu było coraz mniej, no bo też doszła praca, no to porzuciłem ten projekt. A czym wy to nagrywaliście w ogóle? Mieliście jakąś kamerę? Tak, tak, była kamera kupiona specjalnie, dlatego mówię, że cały budżet poszedł na mikrofon i kamerę. Ile wydaliście? Kamera kosztowała jakieś 3,5 tysiąca. Co? No. Ej, to dużo! Ja myślałem, że powiesz 3,5 wy, jak zacząłeś to mówić. Nie, nie, nie. Droga była kamera. To całe oszczędności wywaliłeś, nie? No prawie, że. Bo najważniejsze było to, żeby w tej kamerze, jak już sobie ją kupiłem, żeby można by nagrywać dal że jak jeden z moich znajomych miał tą kamerę w ręce, mógł być daleko, a... a to była ukryta kamera. Bo to była ukryta kamera. Mogła spełniać tą funkcję. Dokładnie, więc powiedzmy, nie wiem, 200-300 do pół kilometra dalej ktoś sobie był z tą kamerą i ona się nie ruszała i nagrywała mnie z daleka, a ja z mikrofonem sobie podchodziłem i coś tam działałem. Czeje. Także tak to wyglądało, Spokoj. no i zdecydowałem się właśnie wrócić. Stwierdziłem, że potrzebuję kompana do podcastu. No, Mateusz, twoja mama wspominała, że masz radiowy głos. Tak, ja jestem jedną z 35 milionów ofiar w Polsce, która usłyszała kiedykolwiek Mateusz, masz radiowy głos, zrób z tym coś. <grym> z szkoda, że to jest warte tyle, co nic, bo, bo naprawdę większość ludzi w Polsce to słyszy. Ale tak, ale podoba mi się. Podoba mi się ta forma. Po pierwsze mi nie widać, co działa zdecydowanie na naszą korzyść. Po drugie jest przyjemne. Jakby daje dużą swobodę działania i możemy, możemy być szczerzy w tym, co robimy. Ja, ja w ogóle nie jaram się karierami internetowymi większości ludzi, którzy są tam naprawdę bardzo popularni, bo strasznie mnie kłuje w oczy to, że to wszystko musi być robione w jakiś tam konkretny sposób, żeby, żeby miało pozytywne Duży odbiór. A tutaj jest takie, to bardziej szczere. A ja cenię sobie. Okej, okay, czyli stawiamy na naturalizm. Ja tak, ty wiesz, ty możesz robić, co chcesz. Jesteś wolnym człowiekiem. Okej, okay, no to będę sobą. Chyba mi to najlepiej wychodzi. <laughs> ja będę naturalny, a ty będziesz sobą. Dobra. <śmiech> <śmiech> Tak, dokładnie. Także tak, tak to będzie wyglądało. Będziemy sobie rozmawiali, gadali. Jakby nie kierujcie się tym, co działo się na tym jego kanale Hand, czy na tym, jak ty to nazwałeś, tą stronę? Pinokio? Hand Produkcja? Czy... Nie, to drugie na Facebooku. Pigla? Pigle. Pigle. Czemu Pigle? Skąd ta nazwa? Hmm, bo to chyba chodziło... Już nie pamiętam dokładnie. Y Okulary. Główny obrazek w tle nawiązywał do mema. Tam było y, milordzie, coś tam, coś tam. Mm -hmm. I był taki gościu w okrągłych okularach. A potem było przejście, że zakładał takie pigle, w sensie takie specjalne okulary. Ale wiesz, że to są pingle? Na okulary mówi się pingle, przez N w środku. No wiem, ale pigle brzmi lepiej. <laughs> Okej, okay. w każdym razie, co <laughs> chciałem powiedzieć, nie sugerujcie się. Tym, co jest na tamtych kanałach, jeśli na nie wejdziecie, to było 7 lat temu, my naprawdę jesteśmy innymi ludźmi w tym momencie. Nie to, że tam jest coś wstydliwego, ale byliśmy wtedy bardziej dziecinni. To znaczy Wojtek był na znaczy, ja początku. Może od razu powiem, że filmy, które nagrywałem, no to targetem było jakieś 15, do 15 lat powiedzmy odbiorcy. Więc tam zazwyczaj, jeżeli szukacie poważniejszej treści, która nie wiem, zachęci was do rozmyślania nad bytem, to nie. Pigle nie są odpowiednią stroną. Teraz mówię o hand, a odnośnie pigli, no to po prostu quake, drugi kwejk. A. Tylko wyższych lotów humor, no bo wiadomo. Bo twój, bo mój, bo twój. Także tak, teraz, teraz naszym targetem są ludzie nieco starsi. Tak, 18, 19. <laughs> nie no, oczywiście nie, to nie. myślę, że każdy, każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że dzisiaj będziemy rozmawiali co nieco o marketingu. Na pewno jest kilku marketingowców, którzy będą nas słuchali. No, i y, Mateusz, widzę, że przygotowałeś sporą listę ciekawostek na ten temat, więc oddaję Ci głos, i za chwilkę się odniosę do tego. Tak, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać. Na początku pomysł był taki, żeby porozmawiać o fajnych, ciekawych, udanych akcjach marketingowych. A to ze sprawą mojej narzeczonej Justyny, która mi powiedziała o tym, że Barilla, czyli producent makaronów, ma coś świetnego. Czyli na Spotify ma playlisty do każdego swojego rodzaju makaronu. W zależności od tego, jaki jest czas gotowania tego danego makaronu, tyle trwa playlista i tam są jakieś 3-4 piosenki zawsze, które trwają dokładnie tyle, ile ile ten makaron musi się gotować i według mnie to jest świetne. Mają tam chyba z 15 Tysięcy subskrypcji i jest to bardzo pozytywnie przyjęte. I w ogóle świetną piosenkę jedną tam poznałem jakiegoś włoskiego rapera, gdzie potem się okazało, mm -hmm. że ten raper ma chyba z pięć albo sześć kawałków o Lewandowskim. W ogóle tego nie czaję, ale to. <gry> 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 Może jest makaron Lewandowski. Tak. Tak, myślę, że myślę, że to jedyne sensowne wytłumaczenie. <gry> no dobra, to przyjmijmy, że wrzucam sobie taki makaron Lewandowski do gotującej się wody i odpalam, nie wiem, cztery no te piosenki, i wtedy muszę to wyjąć, tak? O to chodzi. Tak, to trwa wtedy 9 minut, bo on chyba te pięć bramek strzelił w 9 minut, nie? Mhm, uh -huh. tak było. Wolfsburgowi? Nie pamiętam. Wolfsburgowi, dobrze pamiętasz? No. no, nieważne, nieważne. Także to według mnie to jest bardzo ciekawe, a potem też trochę nam to ewoluowało w opowiedzenie kilku historii e, nieudanych prób wprowadzenia jakichś produktów, nie, niekoniecznie akcji marketingowych, ale nieudanych prób wprowadzenia produktów na jakieś różne rynki i tutaj producenci samochodów są absolutnymi mistrzami w tej dziedzinie. To mogę Ci to opowiedzieć, bo mówiłem Ci, że Ci nie powiem, tylko poczekam, aż zaczniemy nagrywać, bo to jest no świetne. dawaj, dawaj, bo aż mnie telepie. lepie. <laughs> aż mnie to jest z ciekawości Już tak. nie mogę wytrzymać okej, okay, to numerem jeden jest brytyjski Rolls Royce, który postanowił wypuścić na rynek niemiecki auto mist, czyli z angielskiego mgła, mgła. Mhm. coś takiego i nikt, ale to absolutnie nikt w Rolls Royce nie ogarnął że po niemiecku, idąc teraz za przykładem Google Translate, mist oznacza cholera, gówno Gnój, łajno, nawóz. Oh my gosh. Jak się nie trudno domyślić, mało który Niemiec chciał jeździć gnujem. <noise> <noise> Więc ej, ale w ogóle połącz sobie te marki, nie? Że Rolls Royce, jedna z bardziej tak. ekskluzywnych marek, nazywa gnój Rolls Royce. <noise> tak, i jeździsz winem. <noise> Także średnio się to przyjęło wśród niemieckiej populacji. Drugim przykładem jest Ford, który wypuścił na Hiszpanię model Fierra. I też jakoś nikt nie zdał sobie sprawy z tego, że Fierra po hiszpańsku to stara, brzydka kobieta, więc mało kto chciał tym jeździć. Ale stara, brzydka kobieta, tak czy raczej bardziej wulgarnie? Dosłownie oznacza to starą, brzydką kobietę. Podejrzewam, że no, ma to wydźwięk negatywny. Uhum. Tak, jakbyś nazwał u nas, nie wiem, Starucha, nie? Czy coś takiego. O, to byłoby, no tak. A może nawet jeszcze gorzej, no takie, takie obraźliwe. No to, to powiem ci, że no, mocna klapa. <noise> tak. Kolejnym przykładem jest Mitsubishi, które też na Hiszpanię wypuściło model Pajero, albo i się, czyta często jako Hanie. Pajero? Pajero, może bardziej. Znaczy, ogólnie to jest Pajero, ale pewnie tam u nich się czyta Pajero albo Pajero. No tak, że ogólnie jest Pajero, ale myślę, że w Hiszpanii coś w stylu Pajero, pachero oznacza stary mężczyznę onanizującego się. <grywanie> no to zaskoczyłeś, to powiem Ci mocno zaskoczyłeś. Stary, wyobraź sobie, że przy wprowadzeniu. Auta na jakiś oh yeah. rynek pracuje kilkudziesięciu, kilkuset ludzi. Jest mnóstwo analiz, mnóstwo wykresików, jak to się będzie sprzedało, jakie reklamy będziemy tam wprowadzali. Ja nie wierzę, że tam nikt na produkcji nie był z Hiszpanii, że nikt tam hiszpańskiego nie znał. No jak? Ale nawet jeśli nie, to wiesz przy tej całej głębokiej analizie przed wprowadzeniem produktu na rynek, jak można nie sprawdzić, co oznacza słowo? No tak, no które po prostu Google to. Tak ten model. Tak, no dosłownie, Google Translate i masz po temacie. A oni wprowadzają tam dosłownie chłopa, który wali konia. Jakby jeździcie tym autem. No, no to ostra jechanka. Ostra jechanka. Ale... ale o tym mi nie mówiłeś właśnie. Mówiłeś mi no o Nie, innych nie, nie właśnie. No tak, no chciałem ci powiedzieć tutaj, żeby twoja reakcja, wiesz, była szczera. No to powiem ci ładną tutaj bombę trzymałeś na koniec. A jeszcze jedno mam, e, bo na pewno znasz Honda jazz. No. Nawet sana to... śpiewała o tym piosenkę. O Boże, nienawidzę tej piosenki. O... Dramat. To to, ale jazz, tak? No, 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 no. Stary wyjaśnij mi, jak deszcz może padać hardkorowo. To jest dla mnie nie do pojęcia. Ale wiesz, ona jest takim trochę Dawidem podsiadło polskiej sceny kobiecej. No to chyba obraziłeś Dawida podsiadło. Ale sam Dawid. Znaczy ja, ja nie wiem, że. Ja, ja słyszałem jakby... jedno. On tak powiedział? Tak, tak. On tak powiedział, że to jest jakby jego kobiece wcielenie. Gdzieś czytałem na jakimś pudelku, czy coś. I rzeczywiście, nawet w wywiadach można zauważyć, że ma podobny sposób wypowiedzi. Może nie, nie, nie jeden do jeden, ale jest tam jakaś nutka podobieństwa. Okej. Okay. No ale co tam ci nie podoba się w tej piosence? Ale jazz hardkorowo pada deszcz, ale ze mnie dzban, stary. No, nie mogę, nie mogę tego słuchać. Miota mną. No. no bo ty za stary chyba jesteś. No. Może jakoś nie czuję się staro. Nie wydaje mi się, żebym nie mógł dogadać się z dwudziestolatkiem. Ja rozumiem, że tam nastawili się na używanie młodzieżowego języka, ale to nawet podejrzewam, że każdy osiemnastolatek ci powie, że to brzmi sztucznie i na siłę. Okej, okay. no ale no nie mów, że wokal Vito Bambino, tego wokalisty od Bitaminy, to nie robi tam roboty. No jest okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie czuję zajawki. Dobra, bo <noise> zboczyliśmy, ale no, ale dzban. No, no, no. No, no nie jaram się. Po okay, prostu odpuśćmy. <grafię> tak, także wracając do tematu. Jakby Honda Jazz nie nazywałaby się Honda Jazz, gdyby nie pewien błąd, który Honda popełniła, wprowadzając to auto na rynek szwedzki oraz norweski. Ponieważ na początku ten model nazywał się Honda Fitta, co po szwedzku oraz po norwesku oznacza kobiece narządy płciowe. Także co? To jest. Też coś niesamowitego. Normalnie wprowadzi auto Honda Pipa albo coś takiego. Bardziej Pipa. Honda Pipa. Honda Pipa. pipa. <laughs> Honda pipa. <laughs> tak. Musimy to wypikać, to, co powiedziałeś. No to wypikamy. To tak jakbyś wprowadził na Polskę Honda Jajnik. <laughs> o ja. Honda Siusiak. Honda Siusiak. <laughs> Także no nie poszło chłopakom. I dziewczyną. Ciekawe skąd pomysł, żeby w ogóle y, od pipy zmienić na jazz. Oni sobie pomyśleli pewnie, ale jazz, trzeba to zmienić. No i... Ale jazz. Bo wtedy hardkorowo padał deszcz stary i im się trochę wszystko pomieszało. A potem po wprowadzeniu tego mówili, ale ze mnie dzban. <głos> <głos> Czyli jednak jest nawiązanie. No, jak już się raz przewaliłem, to teraz pewnie będę wracał co 5 minut. Okay. Ale tak. To może ja powiem, bo ja też mam kilka rzeczy takich marketingowych, tylko już może nie. No, nie, dawaj. nie... Ta, sorry, przepraszam, przepraszam, nie chciałem monopolizować tego podcastu. Nie ma takiego słowa chyba. Monopolizować? Jasne, że jest. Jest? Mi się, tak. mi się z czym innym monopol kojarzy. Uh, uh, uh. <laughs> Jak chcesz, to ci mogę dać wykład. Raz byłem na, na, na zajęciach z ekonomii, uh -huh. także jestem specjalistą. Okej, okay. nie, ja, ja, jeżeli chodzi o monopoly, to, to gram. <laughs> Okej, okay. um, powiedz Nie mi coś. Nie, złapałeś, powiedzieć. no ale dobra, no chciałem powiedzieć co nieco, no. y ale to się chyba okazał fake, ale i tak o tym wspomnę. O tej akcji DHL-a sprzed sześciu chyba albo siedmiu lat, właśnie. Mm -hmm. I oni tam wysłali paczki poprzez inne firmy kurierskie, czyli DPD, FedEx i tak dalej. I takie wielkie. Tam jakieś UPS chyba, coś takiego. No, no? dokładnie, te wszystkie y kolosalne, duże firmy w Ameryce, i zrobili tak. Że te wysyłki to były wielkogabarytowe paczki z wielkim napisem DHL jest szybszy i wszystko zamówili mniej więcej w takie bardzo uczęszczane miejsca, typu Centrum Manhattanu, żeby ktoś to musiał przenieść. To wyglądało w ten sposób, że zwana DPD wynosił paczkę z wielkim trudem, kurier z np. tym DPD na plecach, no i musiał to, nie wiem, przenieść w jakieś konkretne miejsce upocony. A wszyscy, którzy go mijali, widzieli, DHL jest szybszy po prostu na środku tej paczki. No i generalnie kampania reklamowa, jeżeli to nie był fake. To był fake, bo ja to sprawdziłem. Ach, czyli. Ale jednak. i tak warto. <grym> tak, i tak warto <grym> o tym wspomnieć. No ale dobrze, to sporo i tak mieli wyświetleń na YouTubie, bo tam poszło to w miliony, więc kto sobie obejrzał, to i tak stwierdził, że no, DHL, jednak jesteście goście. Tak, to obejrzało chyba z 3 miliony ludzi na początku, coś takiego, całym jak polegał na tym, że to było owinięte jakąś folią termoaktywną, która na początku zamrożona była czarna, natomiast potem jak już była w tym aucie przewożącym paczki na przykład yy, Fedexu, Aha. to wtedy ona traciła, znaczy ocieplała się, więc ten napis zaczął być widoczny, z tym, że... Już to wszystko tłumaczę, to okazał się fake, ponieważ DHL nie miał z tym za wiele wspólnego. Całą tą kampanię zrobiła niemiecka agencja reklamowa, która wcale nie reklamowała DHL-a, a chciała po prostu pokazać swój skill w dziedzinie robienia reklam. Chodziło o to, żeby pokazać, co oni potrafią. Okej, okay. czyli mimo wszystko na czyjąś korzyść zadziałali. Tak, oni, ja, oni chyba zrobili darmową reklamę DHL-owi. No to odpaliłbym im <laughs> jedną przesyłkę za free. Tak, no nawet kilka, no. nawet kilka przesyłek za free. Skoszalina do Poznania. No, Max, Max. <laughs> Odnośnie takich y, fajnych kampanii, to później powiesz ty o tych wpadach, to chciałbym jeszcze nawiązać do Burger Kinga, który de facto miał dobrą passę, bo bodajże dwa albo trzy lata temu poszli z kampanią reklamową, y, że mm -hmm. ich burger pleśnieje. Bo bardzo dużo było sytuacji, że te burgery od McDonalda, jak się zostawiło je w jakimś pudełku, no to nic się z nimi nie działo przez rok, dwa i tak dalej. I oni pokazali, że ten burger zostawiony sam sobie, on normalnie pleśnieje. Zdecydowali się na taką kampanię, pokazać, dzięki temu, że ich jedzenie jest może nie wiem czy zdrowe, ale zdrowsze na pewno niż McDonalda. Skutek był taki, że 12% więcej przychodów w ciągu 12 miesięcy uzyskali. Więc, wow, ludzie po prostu rzucili się na to, jak zobaczyli, że jednak pleśnieje. A kolejną rzeczą, to w okresie pandemii. Burger King wystosował apel, żeby zamawiać jedzenie u konkurencji w McDonaldzie, i dzięki temu zyskali wizerunkowo, paradoksalnie przyciągając więcej klientów. Także tak. według mnie. Szacun... Potem, potem ludzie chyba podpieli się pod to, nie? To znaczy inne firmy w stylu, że też jakby mówili, no tam u nich też sobie zamawiajcie, ale Burger King był pierwszy, także wygrali w wyścigu. Tak, da Grasso nawet i inne polskie marki tak samo robiły. Tak? O. No było, bo nawet zamawiałem. A z takich pomyłek, to jeszcze mam taką jedną przygotowaną. Ona była w zeszłym roku. Mbank wysłał do swoich klientów powiadomienia PUSH o treści ENSIONĆŻ. <gry> Chodziło o to, że robili test, czy aplikacja wyświetla polskie znaki, tylko że zrobili ten test yy, no, na produkcji, a nie tak poza tym wszystkim. No i to się wymknęło delikatnie. No i niestety ludzie się dziwili, o co chodzi. Ale ich marketingowcy bardzo szybko ładnie to przekuli i na przykład profilowe M banku zmienili właśnie na Eugen Ciży. Inne marki to podchwyciły i na przykład, nie wiem, Pizza Hut wysyłała dwa SMS-y do swoich klientów. I pierwszy SMS to był właśnie Eugen Ciży. A potem mhm. drugi to nie pomyłka, jak zamówisz, nie wiem, dwie pizze to masz w cenie jednej, nie? Albo Allegro tak samo też wysyłało takie powiadomienia push, żeby tylko zwrócić uwagę, że, że po prostu tak się dzieje i troszkę zyskać na ich fejmie. Przyjęli jedyną możliwą taktykę w tym momencie, czyli śmiać się z samych siebie. No tak, no jakby forma obrony, wyjścia z tej sytuacji, według mnie trafna. To chyba jedyna możliwa, tak mi się wydaje. Jakby nie ma innej opcji. Jak ludzie się zaczynają z ciebie śmiać na potęgę i jest to w miarę słuszna beka, to jedyną możliwą opcją jest śmiać się razem z nimi. No bo inaczej tylko, tylko pogłębiasz rany. O. No, dobrze im to poszło, nie ukrywam, chyba nawet notowania na chwilkę im na giełdzie wzrosły, jeżeli e, chodzi o tę tak. sytuację, no dobrze, to, wiem, to, dobrze było. to było odebrane. Ale ostatnio znowu M bank odwalił, czego sam byłem ofiarą, to znaczy co? ofiarą, żadną jakoś tam ofiarą, no mieli jakiś błąd w aplikacji, czy tam na kartach debetowych i pobierało przez jakiś parę godzin, czy paręnaście godzin za każdą transakcję podwójnie. Mhm. Czyli jak zapłaciłeś za coś 7 zł, to ściągało 7 zł, a potem jeszcze raz 7 zł. Ja Aha. w tym czasie płaciłem dwa razy w sklepie, więc pobrało mi podwójnie. Tam zaraz zwrócili. Zwrócili i nawet stary dostałem jeszcze przelew na dwa grosze. Jakąś kapitalizację odsetek dostałem, także zarobiłem 2 grosze na tym wszystkim. No stary, no to to, to darmowy pieniądz. Tak. Darmowy pieniądz, dokładnie, ale no słaba akcja. No. Wiesz, jak to jest? No, technologia się rozwija, nie zawsze jest kontrola nad wszystkim. Czasem coś się może wysypać, a jak się już coś na ważnym etapie wysypie, no to niestety takie są konsekwencje. Tak. Jeśli zastanawiacie się, czy ING albo inny Paribas zapłaciło nam za to, żeby oczerniać M-Bank, to tak. <laughs> to tak, nie zapłaciło. <laughs> to tak nie zapłaciło. Dokładnie. No to dawaj. Mati. No, także tak to było. Co, jeszcze jakieś wpadeczki? Tak sobie przeglądam właśnie co, co dostałem. No bo tam chyba nasza wspólna koleżanka pisała pracę licencjacką czy magisterską tak, tak. na ten temat. Pozdrawiamy Mariolę, od której dostaliśmy osiem stron jej pracy licencjackiej albo magisterskiej, nie pamiętam, na temat między innymi wpadek reklamowych, znaczy wpadek takich marketingowych bardziej. Na przykład Pepsi wprowadzało reklamę Come Live with Pepsi, co dosłownie w Niemczech oznaczało... No... Powstań żywy z grobu Pepsi. <grych> Więc, no, średnia. Średniawa, ale chyba najważniejszą, jakby największą średniawą, to było to, co wymyślił SOR, bo generalnie ich grafika, którą stworzyli, jest poprawna, z tym, że ludzie nie umieli tego czytać. Bo wyobraźcie sobie, że SOR stworzył grafikę, gdzie linia życia, tak poprawna, czyli bijąca, jest po lewej stronie, czyli ta taka linia z tymi kreskami góra -dół. A po prawej stronie, jak już jest ten, y, po prawej stronie od napisu, gdzie napis jest w środku, jest y, linia ciągła. I chodzi o to, że ludzie czytali to na tej zasadzie, że przychodzą na sor żywi i wyjeżdżają martwi. <grym> A okazuje się, że tą linię się czyta od prawej do lewej. Czyli nie wiem, przyjeżdżasz martwy i <grym> wychodzisz żywy. <grym> Bez kitu. Ja sobie dopiero teraz uświadamiam z jakiegoś Doktora Hausa czy coś, czy innych seriali, że rzeczywiście to jest tak, że ta linia idzie od prawej do lewej no właśnie. i jak pojawia się to PB, to ono się przesuwa od prawej do lewej. Ale gdybym zobaczył zdjęcie, to naprawdę tak jakby automatycznie zareagowałbym, że, że to najpierw żyjesz, a potem już nie. No, no właśnie, także no jednak pacjenci byli delikatnie oburzeni. Sam jak to zobaczyłem pierwszy raz, mówię what the fuck, nie? Tak, także reklama bardziej na kraje arabskie, gdzie piszą od prawej do lewej. Zdecydowanie, no ale Zdecydowanie. pewnie tam nikt się nie, nie, nie został uświadomiony, tam mała garstka ogarnęła o co chodzi, reszta ludzi stwierdziła, że błąd, no jednak nie błąd, no ale taką ciekawostkę wrzucam. Mhm, pewnie. No, takich wpadek jest mnóstwo. Tak jak takich wpadek jest mnóstwo, to może nie mówmy o tym, bo troszkę czasu nam to zajmie, a chciałbym jeszcze może jakąś szczytną inicjatywę, jeżeli chodzi mm -hmm. o marketing, wrzucić. Jest taki amerykański przedsiębiorca Corey Griffin i jego znajomi cierpieli na stwardnienie zanikowe boczne. No i stwierdził, że poleje się zimną wodą z kubła, żeby pokazać ludziom, że można z tym walczyć. I fundacja... O, to taka solidarnościowa, nie? Tak, tak, tak. Akcja. No i okazało się, że ludzie to podchwycili. Zaczęli tworzyć filmy na YouTubie, na Instagramie. Powstało na YouTubie 2 miliony filmów z ludźmi, którzy właśnie wylewają na siebie kubeł zimnej wody, czyli właśnie wspomniany Ice Bucket Challenge. Na Instagramie aż tych nagrań było 3 miliony. No i dzięki temu fundacja ALSA zebrała 104 miliony dolarów na walkę ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Więc czasem jest tak, że marketing naprawdę może się dobrze przysłużyć, jeżeli jest fajnie zrobiony i to się zwyczajnie staje wiralem i taki wiral już sam się tworzy, sam się niesie po świecie i jeżeli to idzie na szczytny cel, to, to rzeczywiście mhm. warto. Myślę, że chyba się koleś nie spodziewał, że nie wiem, że Justin Bieber podchwyci jego akcję i w ogóle cały świat. Tak, tam chyba u Biebera to było nawet milion tych wyświetleń jak się polał. Tak, tak, wspomniałem o nim, bo coś właśnie kojarzę, że on miał chyba najwięcej wyświetleń na Insta. Mhm. Ale no ogólnie robił to każdy. Tak, nawet każdy. przecież jak nasza kadra na Arłamowie miała zgrupowanie, to Nawałka, trener Nawałka właśnie chyba koparką wylewał na nich tą wodę, coś takiego kojarzysz? Nie, nie kojarzę, ale to Nawałka właśnie... wylewający wodę. Tak koparką na naszych piłkarzy, to tak. może być ciekawy widok. Oni stali w rzędzie i z tyłu jechał właśnie pan Adam z takim właśnie, z nozwodą w tym, w tej łysze i rozlał na nich wodę. Fajnie to było, polecam. Nałączy nas piłka, jest do znalezienia. To może być ciekawe wideo. Boże, widziałem dzisiaj najgłupsze wideo na świecie. Dawaj. Tak a propos. Dawaj. Filmik ma 3 lata, trzy z hakiem. Mhm. Akcja dzieje się w Ostrowie w Polsce i są jacyś ludzie, prawdopodobnie mieszkańcy tego miasta, i oglądają odtworzenie zamachu na Jana Pawła II. Ale komentują to jak w Google Boxie, czy nie? Nie, nie, nie. To jest po prostu nagranie z jakiegoś. tak jakbyś w festyn nagrywał. Jest, jest jakaś tam przestrzeń, jakieś boisko. Mhm. I siedzą ludzie sobie na trybunach i jedzie sobie Papa Mobil, wokół niego czterech gości w garniturach i papież, raczej znaczy chłop przebrany za papieża i on macha do tych ludzi, no i jedzie, jedzie, jedzie 15 sekund mija, nagle słychać strzały i on pada i to jest jakby odtworzenie tej sceny a co? nie gadaj, że coś takiego, ja już wyobraziłem sobie bo ja myślałem, że to jest na zasadzie, że oni oglądają to odtworzenie w telewizji, a nie, że jakby sami to odtwarzają nie stary, odtwarzają tą scenę jakby aktorzy <laughs> Nie pojmuję i to jest coś w rodzaju festynu. Są, są kobiety, stare, dzieci. Stare kobiety i dzieci. No tak jakbyś przyszedł na odpust na wsi, to to jest coś takiego? Uh -huh. jest od... Czyli to po prostu taka grupa z jakiegoś miasteczka, no, chrześcijańska. I zrobili sobie jakby teatr, czyli zamach na Jana Pawła II. To ja tu ci przerwę. Jeżeli są słuchacze... Którzy są z tamtych rejonów, powiedzcie nam w komentarzach, co wam się wydarzyło. Tak, dlaczego to w ogóle miało miejsce? W sensie ja rozumiem odtwarzanie jakichś scen, no jak jest. E, no batalistyczne z, z jakiejś drugiej wojny światowej czy coś. Na no, ale jak już zostajemy przy, przy jakichś wydarzeniach związanych z religią, no to Ta, jakby okay. rozumiem odtwarzanie Drogi Krzyżowej i tak dalej, nie mam z tym żadnego problemu, ale dlaczego odtwarzać scenę zamachu na Jana Pawła II? W sensie co? Oni to świętują, oni to celebrują, obchodzą rocznicę tego, że on został postrzelony. Nie wiem, nie wiem. Niestety komentarze są wyłączone, szkoda. No, ja się nie dziwię. Nie, nie rozumiem. O dziwo więcej pozytywnych yy, łapek niż negatywnych. 4200 do 2200 w dół. Uuu, i Także... tak taka proporcja mimo wszystko. Także 66% ludzi podoba się scenka zamachu na papieża. Jakby okej, okay, to, to, jest, wasze, to well. jest wasze zdanie, ja nie oceniam. Ja tu tylko przekazuję informacje. Dobra, to wiesz co, przejdźmy może do jakichś takich normalniejszych rzeczy typu. Przejdźmy zdecydowanie. I to są normalniejsze rzeczy, słuchajcie. Tak, ja już wiem, co ty chcesz powiedzieć. Tak, mamy Brytyjczyka, pana Tonego Wrighta i pan Brytyjczyk przetrwał 264 godziny bez snu. To jest 11 dób. kamerowali mm -hmm. go. On generalnie po paru dniach się czuł dobrze, grał sobie w bilard ze znajomymi. Nie było widać oznak halucynacji, żadnej paranoi. No i jak to się stało, że on w ogóle to przetrwał? Facet powiedział, gdy jest tylko i wyłącznie jego domysł, że dzięki temu, że od kilku lat jadł tylko surowe warzywa i owoce z kilkoma kroplami octu oraz oliwy, to według niego jego dwie półkule mózgowe mogą spać i odpoczywać osobno, czyli mniej więcej tak, jak to robią delfiny i wieloryby. Żaden naukowiec się z nim nie zgodził, ale generalnie facet jest przeświadczony, <grym> że to dzięki temu. Także... Ale co oni mogą wiedzieć? No, oni, oni nie są nim. Jakby. Dokładnie. to ma wiedzieć lepiej on... jak on? Mateusz, ty nie czujesz, kiedy twoja jedna półkula pół odpoczywa? Ja często mam wrażenie, jakby one obie odpoczywały naraz. A ty nie <laughs> Więc śpisz. ja mam inną zdolność. A, nie a ja nie śpię. A ja nie śpię, ja, jest, ja jestem w pracy na przykład, także to jest zupełnie inna sytuacja. A ty zombie. Jak powiedziałeś, że a propos czegoś bardziej normalnego, to przejdźmy do, do takiej postaci, to myślałem, że powiesz o oh Michaelu Lotito który jest A, absolutnie moim bohaterem nie, dobra, dobra, miałeś rację, powinienem tutaj pana Michaela wrzucić mimo wszystko. <laughs> Pan Michael Lotito, ja wam opowiem. <laughs> I to mi się już absolutnie... chce śmiać po prostu, Mateusz, <laughs> mów, bo ja nie dam rady. To jest absolutny mistrz, człowiek, który zje wszystko. Jego supermocą dosłownie było to, że chłop potrafił zjeść absolutnie każdą rzecz na świecie i normalnie to strawić. Zajadał się szkłem, zajadał się metalem, jego największym osiągnięciem w karierze to jest po prostu coś niesamowitego. Chłop w przeciągu dwóch lat zjadł prawdziwy samolot. Awionetkę, wprawdzie, ale nadal to jest samolot. No to jest nadal ogromna maszyna o rozpiętości skrzydeł 10 metrów. Ciekawe, co mu najgorzej smakowało. Czy jak jad te gumy w oponach, czy może szyby. Nie wiem. Co nie? Ciekawe, czy miał takie swoje zastawienie. No, no, opony są smaczne, całkiem spoko. Jak się je posoli, natomiast śruby to, to, nie, to nie przepadam. Tak, śruby mi ciężko przechodziły. <śmary> Ale łańcuchy ze smarem, jak dobrze posmarujemy, to, to naprawdę <śmary> bardzo przyjemnie. <wchodzą>. Tutaj <śmary> warto w ogóle wytłumaczyć, w jaki sposób on sobie nie kaleczył gardła. Cały trik polegał na tym, że Michael wypijał sporą ilość wody i oleju. Po prostu ten olej tak. tworzył swego rodzaju barierę ochronną dla jego przełyku? No i dzięki temu mógł sobie zjadać praktycznie, co on tam chciał. I tutaj można wymienić od razu. Pan e. Michael zjadł 18 rowerów, 15 wózków sklepowych, 8 żerandoli, 7 telewizorów, 2 łóżka, trumnę i komputer. Ale ja nie rozumiem Ale dzisiaj zjem se trumnę. I teraz pytanie, czy on tak? Właśnie jadł na zasadzie, że hmm, co by tu zjeść i zjadł sobie, nie wiem, żyrandol? Tak. Czy Baul był na, bardziej na zasadzie, że był jakiś event i, no nie wiem, zjem żyrandol, bo to zawsze jest wydarzenie? I no chłop sobie po prostu stawiał cele kolejne, tylko wiesz, on jak był głodny, to on nie wchodził na pyszne, on wchodził na stronę zakładu pogrzebowego i zamawiał sobie trumnę, także... Na Media Express. Tak, albo na Media Expert, albo do, nie wiem, do lotu dzwonił. Macie tam jakąś awionetkę? Bo, bo jestem głodny. Także, no świetny człowiek. No dobra, trochę tylko. nie rozumiem. rozumiem. Rozumiem jakby, że stawiał sobie wyzwania i stwierdził, a, że randola jeszcze nie jadłem, więc teraz spróbuję zjeść żyrandol. Ale nie, chłop zjadł y, 7, 8, 8 Żyrandoli. W sensie, po co zjadł kolejne 7 po zjedzeniu pierwszego? Jakby co jeszcze chciał komuś udowodnić? <grych> tak samo, czemu zjadł 7 telewizorów? To nie jestem w stanie tego pojąć. Chłop po prostu lubił żreć metal i plastik. Okej, okay, tylko jest jedna zastanawiająca rzecz, której nigdzie nie znalazłem, bo mhm. wyobraź sobie, że to trzeba jednak było pogryźć. A przecież, no, to co on zębami gryzł normalnie? Nie no, myślę, że jakoś było to krojone na, na, na kawałki, które był w stanie zmieścić. Czy po prostu on sobie to wkładał raczej niż, niż jadł? No tak, jakby nie wymagajmy zbyt wiele od, od jego zębów, to myślę, że i tak robił coś niesamowitego. Już jego żołądek <głos> nie <głos> miał no sporo nada, do nie, zrobienia. Za każdym razem jak to czytam, to hit. Tak. Jak zginął, zapytacie, czy zjadł jakiś trujący smar, czy za dużo metalu, stanęło mu coś w gardle i umarł? Nie, ten koleś umarł sobie śmierć naturalną, jako koleś już w podeszłym wieku. Tak. Tutaj z tego co widzę w ciągu 20-18 lat nie wiem ile on tam miał w swoją karierę, tak? No bo on chyba zaczął jeść jak miał 16 lat. Jak miał 16 lat i jest na samym końcu napisane: przyjmuje się, że w latach 59-97 zjadł aż 9 ton metalu. Okej, okay, dobra, bo ja tak strzelałem, nie doczytałem tego. No to 9 ton. Ale czekaj, bo to było 38 lat kariery w branży w branży kulinarnej. Ale to czekaj chwilę, bo. On to trawił, czy on się tego musiał później jakoś wyzbyć, tak? Nie, 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 on to wszystko trawił. No dobra, no ale nie wierzę, że się tego nie wyzbywał. No, no wyzbywał się tak, jak ty się wyzbywasz. No to nie było tak, że wchodziła rura, wychodziła rura. Nie, no ja wchodziła wiem o tym, rura, a wychodziło już całkowicie co innego. Okej, okay, ale raczej nie było to... Dobra, nieważne. <laughs> nieważne, no po prostu nie koleś zjadł samolot kierunku. i to... I możemy na tym skończyć. Chłop był... Dziwne. 57 lat żył. To nie jest jakoś bardzo dużo, więc nie wiem, czy czasami nie miało to na niego pewnego wpływu. No dokładnie. Tak sobie teraz czytam. E, a ty co, chciałbyś mieć jakąś supermoc? Supermoc? Zastanawiałem się nad tym. Tylko tak, co uznajemy za supermoc? Bo czy, czy bycie jak Superman jest supermocą? Bo na jego supermoc składało się wiele supermocy. On Aha. był bardzo szybki, bardzo silny, kuloodporny, miał lasery w oczach, także Aha. wiesz, to jest cały zestaw. Hmm, no dobra, no to nie, no i jakaś jedna supermoc. Jedna rzecz. Jedna rzecz, no. Stwierdzam, że chyba super szybkość. Jak u Flesha albo Quicksilvera. Super szybkość. No to może Mateusz zapytasz mnie, kim ja bym chciał być. A, nie, chyba nie. Nie no dobra, kim chciałbyś być? Nie wiem, Mateusz. <grym> <grym> nie no, chyba standardowo tak jak wszyscy chciałbym latać. No. Latanie? Chyba latanie. Hmm. Wiesz, raz, że to jest oszczędność. Dwa, że wiesz, no kurczę, no samo latanie dałoby mi taką wartość. Marketingową, na przykład. Ale z jaką prędkością byś latał? Taką Aha, normalną. Okay. No, co znaczy normalna prędkość? No nie wiem, taką, która. No właśnie. No tak, właśnie. żeby mnie nie przewiało, nie? <laughs> Ej, bezkito, przecież ty byłbyś cały czas chory, stary. Gdybyś ty miał latać i nie miał do tego żadnej innej, jakby wiesz, dobranej supermocy. No tak, nie, no, bo... no zrobiłbyś, sobie, zrobiłbyś sobie taką termoaktywną, jakby termoaktywny kostium, nie? Nie, no to jest do, do zrobienia, wydaje mi się. Poza tym, właśnie, no każdy superbohater musi mieć jakiś super kostium. No, ale to pokonałbym cię, wiesz o tym? Bo zanim byś się wzbił powie w powietrze, to ja już bym do ciebie dobiegł, no i cię wystarczy, żebym lekko uderzył. Bo z moją super prędkością to byłoby i tak zabójcze uderzenie. Ale widzę, że tutaj duch rywalizacji u ciebie mocno siedzi, bo ja nawet nie pomyślałem o jakiejś walce superbohaterów. No jak, no po to jest supermoc, żeby walczyć ze złożeńcami. Stary, ty byś tylko pewnie baby podglądał. <grywa> Przez okno. <grywa> ja, ja tu myślę o ratowaniu świata. No Dobra, bo... to ja, ma, ja chciałbym mieć jednak super siłę. <grywa> no i to już, to już widzisz. To już ma sens. Ale super szybkość z super siłą nadal jest przegrywa. Bo ja bym cię nie mógł trafić. Po pierwsze nie mógłbyś mnie trafić. Po drugie, jeśli za twoją super siłą nie idzie na przykład kuloodporność, to bardzo szybko podbiegłbym do ciebie od tyłu i strzelił ci w plecy Aha. i pobieg dalej. To wiem, jaką bym chciał mieć supermoc. No? Chciałbym mieć supermoc niszczenia Mateuszów. O kurde, tego nie przemyślałem. I nie masz szans. I każdy Mateusz z każdą supermocą niszczy go. No to nie, to przegrałem. Jakby nie mogę na to odpowiedzieć. Wiem, idę do urzędu patentowego i zmieniam swoje imię. No nie! Do, do, nie, do, nie do patentowego, <laughs> tylko idę do urzędu, w którym zmienia się imiona <laughs> i zmieniam swoje imię. That's it. Stary, i przegrałeś. Możemy tak w nieskończoność wiesz o tym. Możemy tak w nieskończoność, ale zastanawiałem się na przykład nieśmiertelność. Super, no ale to. Nie, bo patrzysz, jak wszyscy twoi znajomi umierają. To raz, a dwa, no jak masz z walczyć z jakimiś złoczyńcą, to on cię wrzuca do klatki i zamyka. Jakby koniec, co z tego, że ty żyjesz wiecznie. Jesteś w klatce i nic z tym nie robisz. Mhm. Także jeśli miałbym wybrać taką jedną, to super szybkość. To ja bym cię wiesz, czym rozwalił jednak? Niewidzialność. Niewidzialność. Tak. To, to jest tak, to, dobra, wygrywa. to mózg. wygrywa z super szybkością. Mhm. No? Dobra, dobra bez, bez sensu. <laughs> yy, drodzy nie, słuchacze. bo ja, ja jakby bardzo lubię Marvela i DC i tak dalej, i komiksy, więc ja mogę o tym długo. To też rodzi na przykład pytanie, czy jakbym miał tylko super szybkość, to czy przy jej włączeniu nie zginąłbym? Bo wiesz, mój mózg by się po prostu jakby przestawił. Tak, bo by zaczął pracować. O to chodzi. <noise> bo by się obie półkule na raz obudziły nie byłbym na to gotowy Nie, że po prostu ruszyłbym się z taką prędkością Że wiesz, że poprzestawiałbym sobie organy nie? Ale to zakładamy chyba, że super szybkość yy, Dawałaby mi odporność No to idąc tym tropem myślenia Jakbym zniknął, to bym umarł hmm. <noise> Wiesz co, może, może zakończmy Tak, kończmy, bo to nie ma sensu to nie ma sensu. Ale wstawiłeś jeszcze bardzo fajny artykuł o ludziach, którzy posiadają coś w rodzaju supermocy na świecie, naprawdę. Tak, jest dużo takich osób, ale myślę, że wyczerpaliśmy czas naszej rozmowy dzisiejszej, więc ewentualnie mogę podlinkować. No i mam pytanie do słuchaczy. Przede wszystkim powiedzcie, jak Wam się podobało, co byśmy mogli poprawić, bo to jest nasz pierwszy odcinek. I czy gdybyście mogli mieć jakąś supermoc, to co to by było? Oraz, może nawiązując już do pierwszego tematu czy spotkaliście się z jakimiś niestandardowymi super kampaniami marketingowymi? I jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że spędziliście z nami ten czas w naszym pierwszym odcinku podcastu indukcyjni. Dajcie znać, czy się wam podobało i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Dokładnie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie pa. Pa! pa, pa.